Eliza Michalik, Onet Opinie. Dzień dobry Państwu. Marta Lempart, liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, jest dziś z Państwem i ze mną. Łączymy się oczywiście przez Skype. Dzień dobry. Witam, witam. Zaczynam słyszeć. O, jestem. Chyba mnie słychać nawet. Witam, dzień dobry. Halo. Nie, nie słychać. Nie słychać mnie? Chyba mamy, proszę Państwa, jakiś mały problem z dźwiękiem, ale na pewno nasza doskonała ekipa techniczna zaraz to naprawi. Halo, słychać mnie? Halo? Ja tak? Słyszę świetnie, tylko chyba mnie nie słychać. Nie, ja też słyszę. Ja też słyszę. Dzień dobry, witam. Najważniejsze mamy załatwione, reszta to już... Dokładnie. Pani Marto, ja chciałam zapytać, co dalej z protestami? Jaki jest plan? Co teraz? Dzieje się kilka rzeczy, to znaczy ja powiedziałabym o trzech aspektach tego, co się dzieje. Pierwszy aspekt to są te propozycje, które my składamy, jakby też w odniesieniu tego, co się dzieje i tak jak robiłyśmy od początku, no bo trzeba przypomnieć, że te protesty, które się dzieją, to nie są protesty tylko Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. To są protesty też ludzi, którzy się organizują. W związku z tym my owszem, proponujemy różne formy działania, proponujemy terminy. I z tych naszych propozycji na ten tydzień to są blokady dzisiaj i to są środa lub czwartek. No zależy jak kto się tam mówi, takie akcje solidarnościowe, dlatego że to co widzimy po zeszłym tygodniu to jest to, że tak oczywiście niestety bardzo przepraszam, już zostałam nakrzyczona. To, co się działo w zeszłym tygodniu, to, co widzimy, to jest taka strategia rządu polegająca na tym, że policja nie przychodzi do mnie, nie wlepia mi mandatu, nie robi tego z osobami w dużych miastach, tylko dopada różne osoby. No, znamy historię 14-latki na przykład w Olsztynie, spisanej przez policję, zastraszonej na tyle, że kazano jej zakończyć demonstrację, więc... Wyciągniemy na światło dzienne wszystkie te miejsca, gdzie właśnie władza testuje swoje sposoby no, takiego niszczenia protestów, duszenia protestów i będziemy wszystkich tych, którzy mają siłę, namawiać do wspierania właśnie tych miejsc. Ja będę w Elblągu, w Ostródzie i najprawdopodobniej w Olsztynie i wszystkich, którzy organizują, inicjują protesty, mają możliwość właśnie pokazania tej solidarności i pokazania, że widzimy tę strategię dopadania tych, którzy są mniej widoczni, do dołączenia do tego. I to są dwie główne nasze propozycje. Pani Marto, o tym bym jeszcze porozmawiała, ale teraz moje pytanie było takie konkretne, jeśli chodzi o COVID. I bardzo mnie ciekawi, czy wy macie plan na wypadek stanu, wprowadzenia stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej albo chociaż całkowitego lockdownu, który może być, albo prawie całkowitego. Czy wtedy będą protesty, będziecie się narażać na represje i będziecie tą zarazą, jak mówi TVP, tymi roznosicielami wirusa śmierci? Ja muszę no powiedzieć o tym drugim elemencie protestów. Drugi element protestów to są ludzie, którzy się organizują absolutnie oddolnie, z niewielkim wsparciem od nas. My teraz ruszamy porządnie z takim sztabem i funduszem Solidarności, bo skala tego, co się dzieje, jest większa niż kiedykolwiek i trochę nas przytłoczyło, ale na szczęście już ruszamy z takim systemowym wsparciem, mamy specjalne narzędzia informatyczne. To nie jest pytanie do mnie, to jest pytanie do ludzi. Widzimy, jakie są nastroje i widzimy, że władza z tymi różnymi swoimi straszakami, z tymi orędziami, z tym wyciąganiem żandarmerii, z odezwami pana Kaczyńskiego, który się przebiera za Jaruzelskiego, jest średnio 2 dni spóźniona. Czyli wygląda trochę jak taki Łukaszenko z karabinem. Więc traktuję to też jako taki straszak, natomiast no, nie mnie o tym decydować. Mogę powiedzieć, jaka jest moja opinia. Moja opinia jest taka, że raczej ludzie zrobią władzy stan wyjątkowy niż odwrotnie. Ale tak, pani wyjdzie, będzie lockdown albo będzie stan wyjątkowy, to pani wychodzi, nawet wiedząc, że grozi pani aresztowanie jako organizatorce protestu, bo grozi, tak mówi prokurator krajowy. No ale karniści mówią, że nie, dlatego że to jest bzdura kompletna i przepis, na który powołuje się pan Święczkowski, się kompletnie nie odnosi do sytuacji, którą mamy. Za to, że są protesty i za to, że ludzie wychodzą, powtarzam, i za każde zachorowanie i za wszystko, co się dzieje, odpowiada Jarosław Kaczyński, który kazał pani magister Przyłębskiej wygłosić oświadczenie o zakazie aborcji i kłamać, że to jest wyrok Trybunału. My nie mamy nic wspólnego z tą decyzją o tym, że w środku pandemii mają się odbywać protesty. O tym zdecydował jednoosobowo Jarosław Kaczyński. Czego wy chcecie, dziewczyny?
ze strajku kobiet. Ja wiem, ogłosiła Rada Konsultacyjna postulaty, ale co jest dla was takie twarde? Bo wcześniej pani mówiła o ustąpieniu rządu na twardo. Rząd musi odejść do dymisji. Do końca roku. Jesteśmy w takim momencie, kiedy przekazujemy z dużą ostrożnością i z dużą nadzieją pracę nad postulatami protestu Radzie Konsultacyjnej. Właśnie dlatego, że strajk kobiet ma swoje postulaty. My mamy 4 grupy postulatów, mamy program Polska dla Wszystkich, ale to nie są uwspólnione postulaty całego protestu i wszystkich ludzi, którzy wchodzą na ulicę. I naszym obowiązkiem jest uszanować to, to znaczy naszym obowiązkiem jest stworzyć taką platformę, która uwzględni też postulaty ludzi, którzy się z nami nie zgadzają, albo nie mają takich postulatów, albo wręcz mają zupełnie inne, i temu będzie służyć Rada Konsultacyjna, co będzie bardzo trudne, bo jak wiemy, dla ekspertów problemem może być to, że nie mają wymyślać własnych postulatów, tylko mają zbierać postulaty z protestu, czyli to, co ja robiłam, co my robiłyśmy przez ostatni tydzień, będzie robić już profesjonalne ciało. Na razie to, co udało nam się zebrać, no to właśnie tak jak rozmawiamy. Zaczęło się od aborcji, ale wśród postulatów dotyczących też pandemii, praw człowieka i praworządności, na końcu pojawił się ten postulat dymisji rządu i on jest aktualny. To znaczy to jest głos ulicy, który my lepiej, gorzej zebrałyśmy, i nad tym, z tego punktu wychodzi Rada Konsultacyjna, która będzie nad teraz już 13 obszarami, bo wczoraj się ten bardzo wstępny skład Rady podzielił te obszary tematyczne na 13 pól walki. No i jedno z ultimatów najważniejszych na ten tydzień to jest 10% PKB na ochronę zdrowia. Nie obchodzi nas to, skąd PiS weźmie te pieniądze. Możemy tylko podpowiedzieć, że TVP i Kościół. Jaki jest skład Rady Konsultacyjnej? Skład Rady jest wstępny, w związku z tym no właśnie teraz umieściłyśmy informacje już z bardzo szczegółowymi namiarami, adresami mailowymi do poszczególnych grup roboczych, żeby tam można było już rozmawiać o konkretnych rzeczach, plus adres zgłoszeniowy, czyli adres mailowy, na który można się zgłaszać, jeżeli chce się wziąć udział w pracach Rady, albo można rekomendować kogoś, kogo uważamy za ekspertkę, eksperta albo aktywistę, aktywistkę. Czyli ta... Dlatego, że Rada będzie pracować na zasadzie stolików, podstolików grup roboczych. Ja myślę, że to będzie na pewno więcej niż 50 osób, myślę, że około 100 tak naprawdę, bo tych dziedzin jest bardzo dużo. To jest 13 obszarów, które wczoraj na tym wstępnym spotkaniu wstępnego składu się pojawiły. Tylko jedno mnie ciekawi, bo pani powiedziała dymisja rządu do końca roku, a jak się stawia ultimatum, to trzeba mieć coś, co zagrozi realnie w razie niespełnienia tego ultimatum. Rząd ma się podać do dymisji do końca roku, bo jeśli nie, to co? Co mu zrobicie? To zobaczą. To tak samo jak mówiłyśmy, ja myślę, że już jesteśmy poza, bo na szczęście poza tym, tą niewiarą w to, że strajk kobiet i ludzie na ulicach rzucają słowa na wiatr. Mówiłyśmy, co będzie, jeżeli pani Przyłębska wygłosi swoje oświadczenie. Mówiłyśmy nie konkretnie, co się będzie działo, ale że będzie się działo. I teraz też zapowiadamy, że rząd pożałuje tego, jeżeli się nie poda do dymisji. Tak jak zapowiadałyśmy, że pożałuje, jeżeli pani Przyłębska spróbuje kłamać, że wydaje wyrok o zakazie aborcji. I to samo mogę powiedzieć teraz. Za każdym razem mamy plany, za każdym razem mamy propozycje dla ludzi. Oprócz tego ludzie mają propozycje i ludzie mają swoje pomysły. Więc to jest to. Co się stanie, jeżeli rząd nie poda się do dymisji? Pożałuje. No, ja mam ochotę pociągnąć ten temat, bo no, rząd może powiedzieć, my mamy policję, my mamy wojsko, my mamy żandarmerię, my mamy COVID, więc mamy prawo was teraz zamknąć w domach, a wy mówicie, no dobra, pożałujecie. To nie jest pusta groźba? Nie, to nie jest pusta groźba. Tak jak mówię, udowodniliśmy, że to nie są puste groźby. Nikt nas wtedy nie słuchał. Byłyśmy lekceważone, kiedy mówiłyśmy, że odradzamy używanie pani magister Przyłębskiej do zakazywania Polsce aborcji. Mało kto nam wierzył i teraz myślę, że już nikt nie ma wątpliwości, to o tym samym mówimy. Natomiast co do tego, że rząd ma policję i parę jeszcze innych służb, to odpowiadam, żadna władza nie ma tylu ludzi. To znaczy ludzi walczących o wolność jest zawsze więcej niż łącznie policji, wojska i innych służb. Zawsze będzie nas więcej. Chciałaby pani rewolucji? Zdecydowanie tak. Widać, że państwo nasze nie działa. To, co dzieje się w kontekście, bardzo dużo jest tych postulatów dotyczących pandemii, dotyczących ochrony zdrowia, ale też tego, że ludzie tracą pracę, że ludzie tracą biznesy. No, ostatni idiotyzm z zamknięciem ludziom parę godzin przed biznesów na okoliczność święta zmarłych, czyli sprzedaży kwiatów, zniczy i tak dalej, pokazuje, że państwo nie działa. No to skoro państwo nie działa, no to przestańmy się oszukiwać, że działa. I zróbmy tylko sobie nowe. Ta rewolucja na czym by konkretnie miała polegać? No bo rewolucje zazwyczaj mają taki bardzo gwałtowny przebieg i często krwawe oblicza. Czy ta rewolucja będzie oznaczać wojnę domową w tym wypadku, że po prostu ludzie się wedrą i wywiozą rząd na taczkach, premiera na taczkach? Czego byście panie chciały?
Tak konkretnie. Pytanie jest do ludzi, to jest pytanie do ludzi, co ludzie zrobią. Przypominam, że my nie mamy broni i my nie mamy sprzętu, ma je rząd. Czy rząd zdecyduje się zaatakować ludzi, czy zdecyduje się strzelać do nas, czy poprzestanie tylko na tym, że nas gazuje, kopie i ogłusza, bo używa też tego sprzętu, który jest zabroniony w Polsce do ogłuszania demonstrantów. To jest pytanie do rządu. Jak daleko się posunie, jeżeli chodzi o przemoc wobec protestujących? Sondaż jest sondaż Dziennika Gazety Prawnej i Radia RMF, że większość Polaków nie popiera propozycji tej kompromisowej, jak nazywa to prezydent, właśnie prezydenta Dudy, ale też większość Polaków chciałaby, 70% Polaków chciałaby, żeby Jarosław Kaczyński odszedł z polityki, a nawet ponad 70% by chciała, żeby odszedł, w tym 40% wyborców PiS z fotela szefa PiS. Czy to jest efekt strajku kobiet? Jestem pewna, że to jest efekt protestu strajku wszystkich, nie tylko strajku kobiet. Cały czas o tym przypominam. Robimy, co możemy, żeby wspierać osoby, które protestują, które nie są z nami związane i widzimy was. I wiemy, że idziecie często z tą naszą błyskawicą i pod naszym szyldem. I tym bardziej wielki szacunek. Natomiast to jest, no właśnie, to jest strajk wszystkich teraz. To już na koniec właśnie zapytam, bo to jest też pytanie, które chciałam pani zadać. Marta Lempart i dziewczyny i kobiety, które wyszły na ulicę, to była ta iskra, która wywołała bunt. Ale faktycznie teraz widać, że wyszli przede wszystkim młodzi ludzie. Czy to jest jeszcze wasz strajk, czy to już jest strajk właściwie tej młodzieży i niezadowolonych z rządu Polaków? Bo to trochę nie to samo kobiety, które protestują przeciw aborcji, a ludzie niezadowoleni z rządu. Przecież tak, spełnia się moje największe marzenie, znaczy częściowo się spełnia, częściowo się nie spełnia. Ja od czterech lat mówię, że mimo mojej takiej wyrazistej osobowości i krótkiej ścieżki komunikacji, moim marzeniem jest właśnie ruch, który nie ma centrali, nie ma zarządu, tylko ma, który jest helpdesk. I robimy wszystko, co możemy, żeby tym młodym osobom organizującym się, to też z tych wszystkich środków, które nas wpływają, żeby je wspierać, żeby im nie przeszkadzać i żeby też ich bronić przed Facebookowym Instytutem Nadzoru Intelektualnego, które na przykład dostaje szału, jak widzi, że młodzi ludzie się bawią na protestach, że w piątek miałyśmy Paradę Wolności, prawie 200 tysięcy ludzi przeszło przez Warszawę, często w rytm muzyki. Staram się ich chronić przed polskim piekiełkiem i słuchać i wspierać ze wszystkich sił, bo to jest ich rewolucja zdecydowanie. I oni się cieszą dlatego, że dla nich Jarosław Kaczyński nie jest tak jak dla nas jakimś politykiem, jakimś kimś. On jest dla nich memem i dlatego PiS nie może sobie z nim poradzić. Ten pan jest memem dla nich i oni dobrze wiedzą, że cokolwiek się wydarzy teraz, to i tak ta epoka dziadersów się skończy i to oni będą rządzić Polską. Ja się nie dziwię, że oni mają karnawał wolności teraz i staram się ze wszystkich sił, staram się nie przeszkadzać i przypominać o tym, że to są protesty wszystkich, właśnie wszystkich, którzy się organizują. A dacie spokój Kościołowi, czy w ogóle szerzej, czy protestujący powinni dać spokój Kościołowi? No to jest pytanie do wiernych. No chyba coś nie wyszło Kościołowi, skoro twierdzi, że jest 90% w Polsce ochrzczonych i teraz ci ochrzczeni weszli do Kościoła, żeby powiedzieć Kościołowi, żeby pan Jędraszewski już nie mówił więcej o tym, że najlepszą wiadomością, jaką może usłyszeć, to jest to, że kobiety będą przymusowo rodzić dzieci bez głowy. To jest pytanie do wiernych i do Kościoła. Czy Kościół dalej będzie prowokował swoich wiernych do tego, żeby wreszcie zrobili z nim porządek? Czy wierni zrobią porządek z Kościołem? Pani zdaniem Kościół jest mózgiem tego, co się stało, Kościół jest winny, a PiS na przykład tylko wykonawcą? Taka jest sytuacja? PiS, każda władza ma obowiązek bronić się przed przejęciem państwa, struktur państwa przez organizacje fundamentalistyczne, przez religię, przez kościoły. Ma obowiązek wprowadzać bezpieczniki, ma obowiązek się bronić. A PiS się poddał Kościołowi. Tego nie wolno robić. I to oni mają odpowiedzialność za to, że wpuścili w struktury i w system w ogóle działania państwa i w prawo Kościół, dając tak wielkie możliwości. Oni są temu winni. Kościół korzysta z okazji, co oczywiście jest haniebne. Ale to politycy odpowiadają za to, co dzieje się w życiu publicznym, co dzieje się w życiu politycznym i na co, komu pozwalają. Bardzo dziękuję za rozmowę. Marta Lempart, dziękuję z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, jedna z liderek tego strajku. I państwu także dziękuję, że wysłuchali państwo tej rozmowy i do zobaczenia jutro.